Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Dooma paczkę Evidernity. Tak jak tutaj widzicie, wyszliśmy sobie z portalu, do którego wyszliśmy w poprzedniej planszy. I teraz tutaj będziemy już mieli takie troszeczkę bardziej futurystyczne miejscówki, gdzie właśnie przenieśliśmy do jakby innego regionu, że tak powiem, tego świata tutaj. Zaczynają się tutaj takie cybernetyczne różne przejścia, jakieś takie właśnie komputerki i te sprawy. Tutaj z początku od razu dosyć ciasnawo jest i trzeba być czujnym, żeby nie zginąć zbyt łatwo. Ta plansza już też potrafi troszeczkę tam, powiedzmy, jeżeli się chce ją bardzo szybko przejść, no to potrafi zaskoczyć. Jakby grać w nią tak spokojniutko sobie, bezpiecznie, no to raczej ciężko zginąć. I tutaj od razu mamy plazmę. Będzie jedno takie miejsce dosyć, gdzie można zginąć. Ja tą planszę przeszedłem. Jest to trzecie podejście moje, o tak powiem. Także dopiero przy trzecim podejściu się udało. Dwa razy gdzieś tam zginąłem bez sensu. W sumie to nie wam powiem tak. Raz zginąłem bez sensu, a raz przez przypadek włączyłem exit, gdzie nie miałem jeszcze jednego przeciwnika zabitego, więc tak naprawdę musiałem i tak to od nowa jechać. Czyli tak naprawdę raz zginąłem i raz... I to jest drugie takie podejście, gdzie ukończyłem tak prawilnie. Tutaj generalnie mam tak jakby sekrecik, bo później to się otworzy. A w sumie w tym momencie, jak już sobie wyczyściłem, to już mam z górki troszkę. Ja już generalnie nie mogę się doczekać, aż przejdziemy do tych paczek takich, do tych plansz z tej paczki, które będą się w takim jakby raju odbywać, no ale to wszystko po troszeczku, bo teraz nas będą czekały już powoli coraz trudniejsze plansze i o ile dobrze pamiętam, to gdzieś tam od granicy, nie wiem, może już 9, może gdzieś tam bliżej 10, będą naprawdę plansze takie, których... Jak ja kiedyś kończyłem tą paczkę, no to wam powiem, że miałem problem, żeby je przejść. Tak po prostu, bo były problemy z amunicją, a teraz będę to musiał wszystko zrobić w jednych segmentach, bez save'owania, bez straty życia, więc się zacznie ciekawie. Generalnie mam... To jest 6. odcinek, mam jeszcze 7 i 8 nagrane demka. Więc nagram to też w takiej samej formule, gdzie oglądamy sobie demko i jest mój komentarz, a postaram się od 9 planszy grać na żywo, że tak powiem, ale nie obiecuję, że to się uda. Wtedy byście mnie widzieli i byście mieli komentarz na żywo. Tylko jaki jest problem? Jeżeli plansze będą zbyt trudne, i będę musiał je powtarzać po kilkanaście, czy tam już potem kilkadziesiąt razy, to nie bardzo mi się będzie chciało za każdym razem po prostu opowiadać wszystkiego od początku. Tak na przykład było z Alien Vendettą, gdzie w którymś momencie po prostu się właśnie poddałem i potem już nagrywaliśmy tylko z demek. Pamiętam, że tam właśnie jedna mapka mi tak doskwierała, gdzie była bardzo długa i po prostu za każdym razem mówiłem pół godziny i umierałem i to już potem mnie męczyło strasznie. Tutaj mamy ukrytych trochę itemków generalnie. Ale tutaj na tę chwilę jeszcze nie ma nic trudnego, tak jak widzicie, sobie na spokojnie przechodzę. Jeszcze nie ma rzeczy, które mogą zaskoczyć jakoś specjalnie. Ale warto właśnie zbierać całą amunicję. Na tej mapie mamy generalnie dwa sekrety, bo jeszcze o tym nie mówiłem. Jeden jest dosyć ciekawie ukryty. A drugi będzie taki dosyć standardowy, więc... No, zobaczycie za chwilkę. Tutaj jest właśnie takie jedno miejsce, gdzie można nas trochę zaskoczyć, jakbyśmy nie byli przygotowani, bo jeszcze się pojawią prawdopodobnie demony niewidzialne. O, właśnie, mnie podgryzają od tyłu i się robi trochę tutaj ciasnawo razem z tymi szybkimi pinkejami. I tutaj jeszcze dodatkowych dwóch nam wyskakuje. Muszę sprawdzić, czy oni mają, czy te zielone demony mają jakąś swoją oryginalną nazwę, że tak powiem, dla tej paczki.
Bo akurat widzę, że mam jeszcze zakładkę otwartą od Eternity. Bo sobie pobierałem, że tak powiem, logo, żeby na miniaturki używać. Zawsze to ładniej wygląda, tak mi się wydaje. No i teraz sobie tutaj zjeżdżamy na dół. I właśnie będzie to takie miejsce dosyć trudne, a może nie jakoś specjalnie trudne, ale po prostu jak się je źle wykona, to można tutaj zginąć łatwo i bardzo szybko. Czyli taka norma jak w Doomie po prostu. Tu mamy jeszcze kilku takich standardowych przeciwników i właśnie tam zauważyliście, że się przejście zablokowało. I właściwie z każdej strony jest teraz przejście zablokowane. Więc zostaje tylko nam taka arenka na środku. Tutaj sobie zbieramy apteczki, zbieramy rakietnice i rakietki. I po przełączeniu tego przełącznika tutaj się otworzy trochę przeciwników. O, właśnie tak jak widzicie. I jak tutaj źle to jakoś rozegramy, to można po prostu się tutaj zablokować, bo ci pinkeje jeszcze też potrafią, że tak powiem, drogę ucieczki zablokować, są beczki i tak naprawdę niby to jest wszystko prościutkie, ale łatwo można zginąć. No i na szczęście już tutaj się przy tym podejściu udało i tutaj właśnie widzieliście pierwszy sekret, ja już go sobie włączyłem, żeby się otwierał, bo tam dosyć długo to zjeżdża. Tutaj mamy przełącznik, który nas odblokuje, żebyśmy mogli po prostu wrócić stąd. Teraz sobie zbieram jeszcze pozostałe apteczki, bo w tamtym sekrecie będzie supercharge, więc chcemy jak najwięcej skorzystać z tego supercharge'a. Jeszcze sobie tutaj wycinam, otwieram przełącznik, zabijam jednego przeciwnika w okienku i teraz właśnie wrócę po tego supercharge'a. A jeszcze przy okazji armor. Odpalamy windę, wjeżdżamy na górę i tutaj mamy właśnie ten sekret numer 1. I praktycznie zostało nam tylko trzech przeciwników do końca mapy. I w sumie cała trójka jest na końcu, ale musiałem tutaj się jeszcze cofnąć, żeby właśnie drugi sekret odblokować, bo zapomniałem o nim jakoś wcześniej. Przy okazji sobie resztę itemków zbiorę. Tutaj właśnie są pozostałe itemki z tej mapy. I sekret mamy tam, taki czerwony guziczek. Musiałem w niego strzelić z daleka. I tutaj się teraz otworzył mega armor po prostu. Także mamy już wszystkie sekrety. I wszystkie itemki. Teraz muszę tylko otworzyć jeden przełącznik. I możemy iść do exitu. I właśnie tutaj nam się otworzyło przejście. Pajączek, dwa impy i mamy koniec mapy. Także kolejne 8 minut. Mamy kolejną mapkę zaliczoną. A ja już dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym. Cześć.